Dzisiejsze słowo, które Jezus do nas kieruje w Ewangelii, może wprowadzać pewien niepokój, bo porusza dwie ważne sprawy. Pierwszą sprawą jest sprawa krzyża. Jezus mówi, że ten, kto chce iść za Nim, musi ten krzyż nieść. Najbardziej boli nie krzyż, ale stanie obok tego krzyża i takie tchórzostwo w podjęciu tego, co mi przynosi życie, co mi przynosi ból, czy jakieś takie wewnętrzne rozterki. Druga sprawa dotyczy weryfikowania relacji. Jezus mówi, że nie może pójść za mną również ten, kto ma w nienawiści matkę, ojca, rodzinę bliskich. Nie chodzi tutaj o taką nienawiść, która jest uczuciem diabelskim, która jest totalnym złem. Chodzi o weryfikację swoich postaw między innymi, między mną a innymi. Jeżeli gdzieś pojawia się przeszkoda w przyjęciu Jezusa, to taką relację trzeba po prostu uciąć. Jednak słowo Jezusa to jest słowo niektóre, które nie burzy, ale które buduje, które stawia wszystko na nowo.